Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego wypadu, czyli łowienie z marszu, na wstępie zanęcone, niedziela, dokładnie jest 5.16, 28 kwiecień 2024 i w ten kwietniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tej wody, czyli łowienie z marszu, nie inaczej, więc zaczynamy najnowsze zmagania. Nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarak przy moich filmach, jedziemy z tym filmem, bo już późno. Dawno nie było filmu, byłem chory, 3 tygodnie praktycznie siedziałem w domu i się leczyłem. Jest pierwsza dzisiejsza ryba niedzielna po chorobie. Nie duszy leszczyk, ale czekam na coś fajnego, jakiegoś fajnego karpika z tego dzisiejszego wypadu. Więc wracamy mu wolność. Płyń, byku. Jest i po leszczyku niedzielny pierwszy amurek. Nieduży, ale cieszy. Bo zawsze to jakaś fajna rybka. Więc wracamy mu wolność i wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Baja. Kolejny nieduży leszczyk, więc wraca do wody. Baja. Jest i pierwszy karpik. Niedzielny, ładny karpiczek, więc wracamy mu wolność, nie inaczej. Płyń i rośnij, byku. Jest kolejny karpik pełnołuski, piękny, nieduży, ale ładny, więc wracamy mu wolność. Ładnie walczył, widzicie sami, jak walczył, branie agresywne, no i taki nieduży pełnołuski, który wraca, baja. Jest i trzeci niedzielny karpik, piękny, nieduży, ale piękny, goły. Baja. Jest kolejna rybka, pełnołuski, piękny. Zobaczcie, drodzy Państwo, na co na takiego bałwanka skusił się. I pozostałe także, więc przynęta odpowiednia. I wypuszczamy go. Baja. Jest kolejny pełnołuski z niedzieli. Ładny karpik. Więc zwracamy mu wolność. Nie inaczej. Baja. I taki kolejny pełnołuski. Ładny. Widzicie sami. Więc wypuszczamy zdrową rybę i wędkujemy
dalej w ten niedzielny, ciepły dzionek. Baja. Dokładnie. To jest to. Dwie ósemeczki oraz zapach. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. I jest kolejny niedzielny karpik. Przestały brać, ale w samo południe jest taka nieduża sztuka. No i posiedzimy jeszcze troszkę i zobaczymy co i jak. A na tą chwilę taki goły karpik. Baja. Jest ładny, ale tutaj tu widzę ma haczyk, żyłka, ale to nie moja, więc odczepimy. Odczepiliśmy haczyk. Zobaczcie, stary i ładny karpik. Zwracamy mu wolność. Baja. Płyń. Baja. Jest i dziewiąty karpik, nieduży, no ale jest. Jeszcze 40 minut i będę kończył dzisiejszy niedzielny wypad. Więc drodzy Państwo, dziewiąty, spróbujemy złowić dziesiątego i jedziemy na Kielce. Więc baja. Jest kolejny, dzisiaj najmniejszy karpik. No ale już pomału będę kończył, bo mi zostało 8% baterii. Więc szybko go wypuszczam i jedziemy na Kielce. Baja. Więc drodzy Państwo, 8% mi zostało baterii. Nie da się już kręcić, nie mam kamery, z telefonu kręcę. I kończę na tym, na tą chwilę ten wypad. 8% baterii, więc stanowczo za mało, żeby coś dograć, coś Wam pokazać, więc jadę na Kielce. Leciał tak pokazane na filmie, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I jadę na Kielce. Cześć!